Niedawno do polskich kin wszedł Wielki zeszłoroczny hit prosto z Włoch, wyreżyserowany przez świetnie znaną tam komediową aktorkę Paolę Cortelezi, która zdecydowała się tym razem zabrać nie tylko za napisanie scenariusza, ale również za wyreżyserowanie swojego fabularnego debiutu. A wszystko zaczęło się od tego, że Paola Cortelezi postanowiła opowiedzieć swojej kilkuletniej córce o ewolucji walki o prawa kobiet i zdała sobie sprawę, że jej córka jest. Jest absolutnie zszokowana faktem, że jeszcze nie tak dawno temu kobiety były traktowane jako obywatelki drugiej kategorii. Cortelezji zdała sobie sprawę, że prawdopodobnie ta wiedza o historii naszej cywilizacji jest temu młodemu pokoleniu no, być może oszczędzalna. Nie ma tak wielkiej świadomości wśród młodzieży o tym, jak jeszcze niedawno wyglądały relacje damsko-męskie, i dlatego postanowiła opowiedzieć o tym historię w swoim debiucie filmowym. No i trzeba przyznać, że ten film, Niejako z myślą edukacyjny. No, bardzo jej się udał pod tym względem, że nie ma wątpliwości, że teraz włoska młodzież doskonale wie, jak wyglądały te relacje we włoskich rodzinach te kilkadziesiąt lat temu, ponieważ jutro będzie nasze, okazało się największym hitem zeszłego roku we Włoszech, pokonało nawet największą królową, box office'ową zeszłego roku, czyli Barbie. Ale Barbie we włoskim box była tuż za Jutro Będzie Nasze, także trzeba przyznać, że Włosi zeszły rok mieli bardzo feministyczny. Jutro będzie nasze, dzieje się we Włoszech, tuż po II wojnie światowej. Główną bohaterką filmu jest Delia, żona, matka trójki dzieci, kobieta w średnim wieku. I z trudem radzi sobie, żeby prowadzić ten dom. Nie, ma, nie jest to rodzina bogata mieszka w suterenie, w, gdzieś w jakiejś rzymskiej kamienicy. No a przede wszystkim radzi sobie. Jakoś próbuję sobie radzić z tym swoim kobiecym, trudnym losem, bo o tym jest ten film, jak to ma przemocowego. Męża, jak tak naprawdę wszystkie obowiązki domowe są na jej barkach, ale nikt jej za to nie docenia. Córka nią pogardza za to, że ta daje sobą pomiatać. Dwóch synów już się wychowuje na kolejnych przemocowców, wyraźnie um, ucząc się tego, jak zachowuje się ojciec. No i z takimi problemami musi sobie radzić Delia. Brzmi to wszystko tak. Smutno z ogromem znoju, i to też jest obecne w tym filmie, ale jednak konwencja filmu Jutro będzie nasze jest paradoksalnie dosyć lekka. Mm -hmm. Ponieważ dużo tutaj mamy scen takich grubą kreską nakreślonych, wiele mamy stereotypów włożonych do tego filmu, no i mamy się troszkę z tych stereotypów śmiać nawet nie wiem czy śmiać, czy to jest dobre słowo ja byłem troszkę skonfundowany czasem tym co się działo w tym filmie, bo, 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 bo jednak oglądaliśmy rzeczy dosyć przerażające w gruncie rzeczy a jednak były one podane w takim komediowo-musicalowym ba musicalowym sosie wręcz jak chociażby scena w której mąż Deli ją bije, a my oglądamy taką taneczną scenę scenę. No i jest to na swój sposób zabawne. Nagle wkrada się do tego filmu Ginger Rogers i Fred Astaire i robi się czarujące i miło. A, no ale nie jest miło. A z drugiej strony przerażająco. Jeszcze tego nie powiedzieliśmy, ale to też jest ważne dla odbioru tego filmu, a mianowicie Jutro Będzie Nasze jest czarno-białe. I od Otwierająca scena tego filmu wręcz odwołuje się już bezpośrednio do takiej stylistyki starych filmów, właśnie lat 40. -tych, 50., -tych, powojennych, czyli oczywiście neorealistycznych, ponieważ z tego słynie kino włoskie. I choć sama Paula Cortellesi przyznaje, że kręcąc ten film nie myślała. Bezpośrednio o konkretnych filmach neorealistycznych, do których by się odwoływała e, w Jutro Będzie Nasze, to jednocześnie ma świadomość, e, że ten neorealizm włoski po prostu płynie w krwi każdego Włocha. Każdy z Włochów wychował się właśnie e, na tego typu kinie, tak jak w każdym z nas gdzieś tam krążą pierwsze filmy Andrzeja Wajdy, kanał Popioł i Diament. Jak myślimy o starych filmach polskich, to, to są te pierwsze, które przychodzą nam na myśl i jakoś automatycznie pewnie będziemy się też do nich odwoływać. I w podobny sposób myślała Paula Cortelezi, Nie dość, że decydując się na tą czern i biel, no to początek w ogóle mamy... Ten kwadratowy, stary kadr, który później nam się pięknie rozszerza, kiedy nasza bohaterka wychodzi z domu, i wtedy też no, możemy mieć takie poczucie, że nagle ten świat jednak trochę bardziej się otwiera dla naszej bohaterki, kiedy ma szansę jednak odetchnąć tym większym światem. Kiedy ma szansę wyjść z ten sutereny, tak. w której mieszka zresztą bardzo ładnie. Kontrastuje piosenka, która jest na samym początku, która mówi o pięknym dniu, i mhm. jak to wszystko jest wspaniale, a na samym początku kiedy tylko się budzi, dostaje w policzek od swojego męża. Co od... też jest tak nam pokazane, że od razu mamy poczucie oho, tutaj mamy do czynienia ze światem w krzywym zwierciadle. Tak. No jest to znowu jest to na swój sposób zabawne, choć chyba znaczy powinno być i nie powinno być, no tak mi się wydaje, że to jest wyśmianie tego wszystkiego, co się działo we włoskich rodzinach właśnie w tym okresie i jak wyglądało odchodzenie od tego modelu włoskiej rodziny, chociaż nie wiem, czy całkowicie udało się odejść od tego modelu włoskiej rodziny, bo czasem stereotypowo nadal mówi się o pewnego rodzaju rzeczach, które w tym filmie były pokazane. W ogóle jutro będzie nasza, jego wielka popularność we Włoszech też częściowo yy, bierze się z tego, że po prostu ten film doskonale trafił w swój moment. On miał premierę w momencie, kiedy we Włoszech toczyły się bardzo burzliwe dyskusje, ze względu na to, że kolejna młoda włoska dziewczyna została zamordowana przez swojego byłego partnera. Także niejako wybranie się na film Jutro Będzie Nasze było no, takim manifestem dla widowni, że chcą, żeby w tej włoskiej kulturze coś się pod tym względem zmieniło. Zdaje się, że ten film trafił też do młodych ludzi, ponieważ Czyli tak jak planowała Paula Cortese. Więc idealnie, ponieważ dostał ten film taką włoską nagrodę filmową ten odpowiednik Oscarów, włoski czy też orłów polskich, włoski myślę, że bardziej jest to y, szanowana nagroda, David Di Donatello po prostu ty nie szanujesz polskich orłów, może i nie nie, 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 no, no to poczytaj sobie kto tam szanuje polskie orły, nikt y, może poza samym środowiskiem filmowym które tak. chce je szanować, bo mm -hmm. siedzi w środku tego, no w każdym razie ta nagroda David Di Donatello y, młodzieżowego jury trafiła właśnie do y, Jutro Będzie Nasze, no co pokazuje że gdzieś ten film jednak rezonuje z młodą widownią. Myślę, że sukcesem tego filmu jest rzeczywiście fakt, że jest on przystępny. Nie jest to właśnie taka siermiężna, trudna opowieść o znoju kobiecości, choć w sumie jest o tym. Można się na tym filmie dobrze bawić. To znaczy, w pewnym sensie jest. Momentami można się dobrze no bawić. Tak. Maksyma bawi i uczy, w jakimś sensie pasuje do filmu Paoli Cortelezi. No i w pewnym sensie jest to to czego taka szeroka widownia oczekuje. Ten film przez niektórych krytyków jest porównywany do Barbie, to znaczy wygląda na to, że każdy film, który decyduje się opowiadać o kwestiach kobiecych, feministycznych teraz już zawsze będzie porównywany do Barbie z rozrywkowym sznytem. Myślę, no bo to też jest tutaj ważne, że oba te filmy w jakimś sensie starają się być rozrywkowe. No i tak sobie myślę, że jednym z wielkich kluczy do sukcesu Barbie był fakt, że to był film, który nas absolutnie zaskakiwał. Nie spodziewaliśmy się. Y elementów wprowadzonych do tego filmu. Nie spodziewaliśmy się tego zupełnego szaleństwa, na które zdecydowała się Greta Gerwig opowiadając historię Barbie. No między innymi był też tam fragment musicalowy, który Wspaniały. który był tak naprawdę tą wisienką na torcie, która sprawiała, że seans Barbie był ekstatyczny. No i coś podobnego ma w sobie jutro będzie nasze. To znaczy, to też jest sens, który nas potrafi bardzo zaskoczyć. Z jednej strony odwołuje się do klasyki włoskiego kina. no Jak wyraźnie widać z zarysu fabuły, opowiada o bardzo trudnych tematach: o przemocy domowej, o przemocy mężczyzn w stosunku do kobiet, o tych najciemniejszych stronach patriarchatu. Ale z drugiej strony Paola Cortellesi, doświadczona aktorka komediowa, ma doskonałe pomysły i wyczucie, jak do tego y, trudnego tematu włożyć takie elementy, które których zupełnie nie będziemy się spodziewać w tego typu historii. No ale Włosi to potrafią. Tak naprawdę Włosi to potrafią od wielu, wielu lat. Już w neorealizmie to potrafili, ponieważ Vittorio De Sica, być może jednym z najważniejszych neorealistycznych filmów Cud w Mediolanie, no. Zrobił z jednej strony trochę taką przypowieść, ale z drugiej strony nie brakowało tam też elementów humorystycznych. Mm -hmm. No tak, ale też ważne jest to, że te komediowe elementy nie są w tym filmie tylko po to, żeby jakoś nam osłodzić ten sens, żeby zwabić tą publiczność do kina, ale też są bardzo funkcjonalne dla tej historii. To znaczy, w momentach, kiedy wpadamy w tę farsę przemocy domowej, to nasza reżyserka daje nam znać, że słuchajcie, jeżeli ta przemoc domowa w tym domu wygląda w taki sposób, że oni niemal odtańcują swój taniec godowy, są wyuczeni swoich ruchów tanecznych na pamięć, to znaczy, że ta przemoc domowa już tak wrosła w ten dom, że może się stać niejako takim rytualnym tańcem Małżonków, i jest to z jednej strony tragiczne, z drugiej strony komediowe, ale też ma w sobie coś z takiej no, takiej tragicznej poetyckości. Próbujesz to ubrać w jakąś taką sensowną koncepcję. Ja jednak do teraz nie wiem do końca, co z tym zrobić. To znaczy, niewątpliwym faktem jest dla mnie to, że ten film się dobrze oglądało. Nie odrzuca formą, która od razu by krzyczała do nas: o, to jest film na ważny temat. To będzie trudny seans. Tak, to będzie trudny seans, wyjdziesz z niego zdruzgotany. Nie. No właśnie, <ścoughs> i to jest no plus tego filmu, ale ja ciągle nie wiem, co z tym tak naprawdę. Zrobić, no bo czy powinienem się uśmiechać i niemalże podrygiwać do sceny, w której e, mamy do czynienia z przemocą domową? A oglądałeś ostatnio Reniferkę? Oglądałem. No właśnie, często najlepsza terapia jest poprzez komedię, poprzez śmiechy. Tylko żeby nie wyśmiać za bardzo i w ten sposób nie zbagatelizować pewnych rzeczy. Tutaj jedynym problemem może być fakt, że samej Paoli Cortelezy, jak rozumiem po wywiadach, przemoc domowa jest obca. Przemoc domowa w jej rodzinie jest obca. Historię, którą opowiada, jest to historia wielu włoskich kobiet, ale no przede wszystkim sąsiadek, jej babci, jej matki, jej prababci. Dlatego tutaj nie ma tej opowieści z pierwszej ręki, która prawdopodobnie dałaby nam najszczerszy obraz, no najprawdziwszy śmiech przez łzy. Niemniej, sam pomysł, żeby na jakieś bliskie sobie traumy spojrzeć w krzywym zwierciadle i obśmiać te zjawiska, uważam za bardzo trafny i często jedyny właściwy. To znaczy, jednak w tym śmiechu też jest coś oczyszczającego. Poza tym, szczerze mówiąc, ja byłam wdzięczna reżyserce za te pomysły, które nam wygładzają tą przemocową rzeczywistość, ponieważ no mam takie poczucie, że często w filmach te bohaterki i jednocześnie my widzowie z tymi bohaterkami, bo przecież to są nasze postacie, w które wczuwamy się oglądając dany film, no, są wykorzystywane na tym ekranie, że jest to porno przemocy, jest chęć pokazywania jak największego cierpienia, największej brutalizacji tej rzeczywistości, żebyśmy no, mogli poczuć silne emocje, ale z drugiej strony no, kosztem tej postaci. A z drugiej strony w sumie to wszystko w Jutro Będzie Nasze jest, ponieważ jak się by tak przyjrzeć przez chwilę, odzierając z tego wodewilowego mhm. stylu ten film, no to Delia jest poniewierana niebotycznie po tym ekranie. No, w pewnym momencie córka do niej mówi, że mamo zdajesz sobie sprawę z tego, że jesteś ścierką do podłogi. Tak, mówi dokładnie. No, akurat słowa, które córka wypowiada do matki, są takimi najbardziej. Mm. Smutnymi, no bo ona patrzy na nią przez pryzmat osoby młodej, która na pewno by nic takiego nie zrobiła. Akurat. Jeszcze tu... ma przed sobą wszystkie popełnione błędy. Tak, tu ładnie jest pokazywane, że akurat matka. Robi wszystko, żeby ustrzec swoją córkę przed tymi błędami, które ona sama popełniła, jeżeli można to tak nazwać, że to są jej bezpośrednio błędy. Po prostu łatwo było taką sytuację, łatwo było znaleźć się po prostu w takiej sytuacji. Tym bardziej, że zalegalizowano rozwody we Włoszech dopiero w 1970 roku. Dlatego, kiedy w pewnym momencie Delia mówi do swojej córki, małżeństwo jest piękne, ale pamiętaj, że jest na całe życie, no to nie kłamie, bo wtedy było jeszcze na całe życie. Dla mnie nie wiedziałem, wydawało mi się, że jest to jednak pewna metafora w tym, ale nie było w tym żadnej metafory. To znaczy, ja muszę powiedzieć, że jakby Paula Cortelezi mnie opowiadała, a nie swojej córce, o losach kobiet we Włoszech, to, to, to sam bym był zaskoczony. Oczywiście każdy kraj ma trochę inną, odmienną historię dotyczącą praw kobiet. My mamy, jednak, jak spojrzeć na Polskę, nie najgorzej, z przynajmniej tym. Prawnymi aktami związanymi z tym, jak kobietą żyje się w Polsce. No, dlatego te fakty dotyczące Włoszech są absolutnie szokujące. Tak, właśnie z perspektywy Polski, która miała to szczęście, żeby przez różne zawirowania historii mieć szansę na bardzo szybkie przełomy w konkretnych sprawach, jeżeli chodzi o prawa kobiet, no bo dość szybko dostaliśmy prawa wyborcze, no bo właśnie w momencie kiedy Polska wreszcie stała się ponownie niepodległa. Potem prawo do rozwodów w Polsce też pojawiało się stosunkowo szybko, przynajmniej patrząc chociażby na Włochy, ponieważ, no właśnie, to znowu był moment bardzo burzliwych zmian w Polsce, ponieważ stawaliśmy się Polską komunistyczną. No i to też był dobry moment, żeby wprowadzać zmiany w prawie. No, i też tak można patrzeć na tą historię polską, która była burzliwa, ale ta burzliwość czasem miała swoje pozytywne elementy. No, a potem się dowiadujesz, że w takich Włoszech rozwody legalne dopiero od lat 70., a w Takiej Szwajcarii kobiety dopiero mogły głosować od lat 70. No i naprawdę to się robi bardzo blisko naszych czasów nagle. I niejako Paola Cortelezzi właśnie w swoim debiucie filmowym chciała to podkreślić, chciała pokazać, że ta przeszłość jest niezwykle bliska naszej teraźniejszości. I w swoim filmie robi to między innymi za pomocą muzyki, ponieważ w jutro będzie nasze, mamy szansę posłuchać. I przepiękne powojenne szlagiery, ale jednocześnie muzykę bardzo współczesną. No i tak samo cały ten film jest skonstruowany. No z jednej strony mamy te opowieści. Prababek Cortelezi, ale z drugiej strony w postać Deli wciela się sama Paula Cortelezi, czyli bardzo współczesna włoska aktorka przebojowa, charyzmatyczna, która zdecydowała się wziąć sprawy w swoje ręce i teraz jest nie tylko aktorką, ale również najlepiej sprzedającą się włoską reżyserką. Dużo dywagujemy tutaj na temat formy tego filmu. Rozmawialiśmy, sobie przed nagraniem nawet kilkukrotnie, że być może jeszcze łatwiej było nam, by wejść w ten film, gdyby no. Puszczono w całości wodze fantazji, gdyby troszkę jednak porzucono ten realizm, no ale jak rozumiem ten realizm to trochę właśnie neorealizm mhm. i rzeczywiście te odniesienia do tego kina pomiędzy latami 40. a 60. jak najbardziej są widoczne właśnie przede wszystkim do twórczości Vittorio De Sica, który zrobił taki film jak Małżeństwo po włosku, który... Gdzieś tam częściowo nawet dotyczył praw kobiet. Zresztą te prawa kobiet gdzie nie gdzie się w ogóle pojawiały w tym włoskim neorealizmie, bo to był taki nurt, właśnie ludowo-społeczny, bym nawet powiedział socjalistyczny, pod wieloma względami, ale ta różnorodność konwencji może sprawić, że poczujemy się nieco zmieszani. Na pewno czymś, co sprawia, że ten film nabiera sensu, nabiera. Kolorów. Jest zakończenie, które było, nie było, jest wyjątkowe. Prowadzi do niego już wiele takich klisz, niemalże filmowych. To już prawie z kina niemego te klisze są. Ktoś coś gubi, ktoś coś musi przecież znaleźć. No, no, no spodziewałem się wielu tych rzeczy, które w taki, a nie inny sposób zostaną rozwiązane, ale to blednie, a nawet w pewnym sensie nabiera sensu, kiedy e, widzimy, o co tutaj. Chodziło tak naprawdę. Nie możemy powiedzieć, o co tutaj chodziło, bo, bo rzeczywiście przyjemność z tego, że to kończy się w ten, a nie inny sposób, jest duża i dobrze odkryć samemu tę przyjemność i samemu odczuć, jak ten film nabiera sensu. No ale jest to niewątpliwie takie wyjątkowe, nieoczywiste rozwiązanie i wtedy nawet pomyślałem, tym bardziej, że to jest neorealistyczny film. Tak, to prawda. Zakończenie wynagrodzi wam wszelkie wątpliwości jakie możecie mieć podczas seansu. Na pewno tak było ze mną. To znaczy miałam kilka wątpliwości oglądając ten film. Były momenty kiedy no tak jak powiedziałeś, zabrakło mi pójścia dalej w tym pokazywaniu świata w krzywym zwierciadle. Reżyserka na początku tego filmu oraz na końcu decyduje się na najwięcej komediowych elementów, a w środku filmu mamy już jednak przede wszystkim ten wielki dramat bohaterki, i ta rzeczywistość jest jednak nam pokazywana w sposób realistyczny, boleśnie realistyczny. Momentami scena obiadu może być traumatyczna, a swoją drogą... ciężko się to ogląda. A swoją drogą, nie wiem, czy miałaś takie wrażenie, że Paola Cortelezzi. Trochę wyśmiewa Rome, Quarona, ponieważ są tu piękne czarno-białe zdjęcia pokazujące tą rzeczywistość, podobnie jak u Quarona, e, ba jest nawet scena rozwieszania prania na dachu budynku. No i tamten film też jest o maczyźmie, też jest o kobietach, o tym w jaki sposób muszą znosić ten meksykański maczyzm. Tylko, że tam wszystko jest bardzo na poważnie. Mhm. A tutaj nie. Więc zastanawiam się, czy ten film gdzieś nie dialoguje z Romą. ta Notabene Roma. Tam dzielnica w Meksyku, a tu po prostu Roma. Czyli Rzym, rzecz dzieje się w stolicy Włoch. W pewnym sensie Paula Cortelecy jest bliższa prawdy. To znaczy, jednak w naszym życiu, nieważne jak trudne by było, dużo jest tego humoru. Po prostu mamy w naturze śmiać się z rzeczywistości, ponieważ tak ją lepiej trawimy. I wygląda na to, że ta reżyserka doskonale to rozumie. W jednym z wywiadów wyczytałam, że między innymi reżyserka chciała w swoim filmie obśmiać. ...ten włoski maczyzm właśnie, tą przemocowość, która bierze się z bezsilności mężczyzn i chciała, żeby było oczywiste, że osoba, która decyduje się na przemoc, no nie tylko fizyczną, ale też słowną, ponieważ mamy tu postać teścia, który też przysparza naszej bohaterce dużo niepotrzebnych nerwowych sytuacji. Szczególnie jedną, ale trochę niezależną od niego już w tej... Yeah. <laughs> jest godna tylko wyśmiania, ale szczerze mówiąc nie do końca zgadzam się z tą filozofią reżyserki rozumiem skąd wychodzi, zwłaszcza jako reżyserka i aktorka komediowa, ale jednak moim zdaniem, jeżeli Paula Cortelesi chce coś zmienić we włoskiej kulturze, to jednak wypadałoby żeby z tej karykaturalnej postaci jaką bez wątpienia jest mąż Deli no, nie robić jednak tylko tej Karykatury, ponieważ postać Iwano jest jedną z najbardziej antypatycznych, odrażających postaci filmowych, jakie ostatnimi czasy widziałam. I oczywistym jest, że żaden włoski chłopak, czy po prostu żaden mężczyzna, oglądając ten film, nie będzie widział siebie w tym bohaterze. A moim zdaniem właśnie powinno być przeciwnie. To znaczy, jeżeli jest jakaś osoba, która ma tendencję do agresji, do wyżywania się na swoich bliskich, no to potrzebuje tego zwierciadła, ale na tyle akceptowalnego, żeby móc siebie w tym konkretnym bohaterze rozpoznać, czyli doznać jakiegoś takiego olśnienia, jakiegoś takiego zrozumienia, że nie tędy droga. To się dzieje już prędzej w przypadku chłopaka. Marcelli, czyli córki mhm. głównej bohaterki. Nie wiem, być może, ale szczerze mówiąc, wątpię. No w każdym razie jestem fanką takich rozwiązań, że jeżeli faktycznie chcemy coś zmienić, chcemy jakoś leczyć zbiorowo konkretnym dziełem, no to warto by było odnaleźć empatię i psychologię postaci w każdym z bohaterów, nawet tych negatywnych, ponieważ tylko takie empatyczne spojrzenie może sprawić, że coś więcej zrozumiemy, że coś więcej poczujemy. No, a jeżeli robisz z danej postaci po prostu potwora, no to wiadomo, że zostanie tym potworem i nikt nie będzie chciał na niego patrzeć jak na człowieka, którym jednak Ivano był. I takich ludzi jak on było i jest całkiem sporo. No, takich jak on to pewnie właśnie nie ma, ale takich, na których Iwano był wzorowany, jest zapewne bardzo wielu. Niewątpliwie jutro będzie nasze. To jeden z ciekawszych seansów, jakie mogliśmy do tej pory oglądać w polskich kinach w 2024 roku. Nawet jeżeli można. Mieć jakieś wątpliwości, zastanawiać się nad pewnymi kwestiami. To po prostu jest to kino ciekawe, oryginalne, inteligentne, no i też dające do myślenia. Że I oby... na koniec dające dużo satysfakcji i dużo wzruszeń. Oby takich filmów było, mimo wszystko, jak najwięcej. Ciekawi jesteśmy, czy Wy już mieliście okazję zobaczyć ten film, a jeżeli go widzieliście, to jakie macie o nim zdanie? A my przypominamy, że mamy patronaita. Dziękujemy wszystkim naszym patronom, w tym najhojniejszym Bartkowi Konradowi Jankowi i Marcie. A od nas póki co to by było na tyle.